Siemanko ludziska, ja jestem Rulalos i dzisiaj ruszamy na 100% Grand Prix Hiszpanii Danielem Kwiatem. Witam Państwa bardzo serdecznie. Grand Prix Hiszpanii. Jesteśmy w miejscowości Montmeló pod Barceloną, gdzie znajduje się ten przepiękny tor Katalonia. Tor, który jest bardzo znany zawodnikom, nie tylko zawodnikom, ale również zespołom, ponieważ tutaj odbywają się testy przedsezonowe tak naprawdę co roku. I na przykład w sezonie tym, 2016, mieliśmy dwie sesje testowe na tym torze. Także no to jest tor, który bardzo znają zawodnicy. My jesteśmy Danielem Kwiatem, chyba bohaterem ostatnich dni. Nie tylko on jest bohaterem, ale również Max Verstappen, ale o tym może później. Strategia oczywiście ta nasza standardowa, czyli trzy pit stopy, aż całkiem sporo. No i zobaczymy, czy Daniel Kwiat podbuduje się po fatalnych ostatnich Grand Prix. Powodzenia, 66 kółek. Start nie najlepszy. Bardzo zarzuciło, wyprzedził nas Nico Hülkenberg. I z tyłu już Alonso atakuje, tak samo Jenson Button, dwa McLareny pięknie jadą. I teraz dohamowanie. Na spokojnie dohamować trzeba, by nie przesadził Kwiat. Ciekawe, co teraz sobie myśli Vettel z przodu stawki, bo na pewno gdzieś jest z przodu. Oj, bokiem wciska się Verstappen. To jest teraz nowy zawodnik zespołu Red Bull Racing, proszę Państwa. Wyprzedził Kwiat czy nie wyprzedzi? Wyprzedził Maxa Verstappena. Bardzo szybko w ogóle jedzie Kwiat na tym torze. Wyprzedza jeszcze Nasra! Nie, jednak nie, jednak się mu odegrał. No i teraz... Wow, 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 wow. Kwiatek, spokojnie. Tylko nie uderz. Okej, po zewnętrznej pięknie objechał Daniła. Pięknie objechał Felipe Nasra. Daniel Kwiat jest już na 12 miejscu. Jednak trochę za szeroko. Prawie wjechał w żwir. I odegrał mu się jednak Brazylijczyk. Brawo, brawo Felipe. Zespół Zabara w ogóle jest znowu w fatalnym stanie finansowym. Prawie do zespół do likwidacji jest chyba. Jest przynajmniej chyba w takim stanie postawiony. No gdzie się wciska mu Kwiat? Niesamowite. Wywieziony, wywieziony troszkę, ale jednak będzie jednak... O, wow, zarzuciło Nasra! Coś niesamowitego! I będzie, będzie, jest przed rozliczykiem Rosjanin, także jest 12 miejsce. No i proszę Państwa, silnik Renault oczywiście, ale czy da sobie radę z Mercedesem? Silnikiem Mercedesa wmontowanym w bolidzie Sergio Pereza! Nie! Oj, uderzył Pereza, Kwiat! Musi uważać ten kierowca. Ale pięknie tutaj się wcisnął. Wow, wspaniale, Maldonado wyprzedza, jeszcze Grożana chyba z wyprzedzi. Wow! Pięknie, pięknie, pięknie walczy, pięknie walczy. Rosjanin, wspaniale, jeszcze będzie walka z Grożanem, czy nie? Od zewnętrznej będzie, objedzie go, czy nie? Walczy, 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 tam jest dosłownie na centymetry z przodu. Wow, wywiózł, wywiózł go teraz. Rosjanin, Francuza. I teraz zakręt, którego nienawidzę, ten w prawo, ale przejechany dobrze. To jest ogólnie tor, którego ja osobiście tak średnio w sumie lubię. Możemy korzystać już z systemu DRS, proszę Państwa. Bardzo blisko już
już dogonił Rosjanin Daniel Kwiat Carlosa Sainza. No i teraz będzie go wyprzedał, czy nie? Próbował, ale jednak nie, jednak za ciasno wszedł Kwiat. Wow, trzeba bardzo uważać. Objedzie go... Ajajaj, jak tam było blisko! O kurcze, tam dosłownie... Cóż, że nie zahaczyłem o niego. Dosłownie. Spokojnie, będzie DRS, będzie teraz DRS. Może się uda wyprzedzić teraz Carlosa Sainza. To jest ten sam silnik, w tej grze to jest ten sam silnik. Przypominam, że teraz oczywiście nie, teraz oczywiście tam jest silnik Ferrari. Jest zdecydowanie szybszy, tu w ogóle nie ma porównania. Co ciekawe. Po DRS, więc jest ósmy już. Chciałem wam bardzo podziękować na wstępie za pozytywne, bardzo pozytywne przyjęcie tej mojej serii właśnie tych 100% wyścigów. Powiedzieliście, że to ostatni wyścig na przykład w Rosji był jednym z najlepszych w mojej karierze. W sumie nie zgodziłbym się z tym faktem. Wiadomo, że jechałem super pod koniec i w ogóle cały wyścig był super i w ogóle było to fajnie luźne i tak dalej. Ale wydaje mi się, że najlepsze wyścigi to były jednak te, gdzie strategią tak wygrałem. I to były wyścigi VRL oczywiście, no nie ten mój 100%, tak? Ale był to faktycznie jeden z fajniejszych wyścigów, który wart jest obejrzenia, jeżeli ktoś jeszcze z was go nie obejrzał. To zachęcam, pomimo że trwał on pół godziny, to warto, myślę, że się nie znudzicie. Szczególnie końcówka jest niesamowita, jest po prostu mistrzostwo. Udało mi się tam fajnie to skomentować, trzeba przyznać. Oczywiście ja wszystko to robię na żywo, więc tutaj nie wiem totalnie czego się spodziewać, dlatego to wszystko było tak żywiołowe. Ale fajnie, dziękuję wam bardzo serdecznie za pozytywne przyjęcie. I oczywiście będzie tak dalej, tak? No i DRS w bolidzie Kwiata i Massy, no i Bottas jest trochę teraz w komfortowej sytuacji. Wow! Tutaj na hardcora polecieliśmy. Wow, nie, absolutnie nie ma szans na wyprzedzić. Nie ma co tak ryzykować. Zamknięty Felipe Massa, więc... Siódme miejsce, brawo, świetnie walczymy, po raz kolejny super walka. 350 będzie, nie, 343. Nie, ale tutaj będzie bardzo bliziutko. Będzie ścinał, będzie tutaj bardzo ciasną linią przejedzie. Wow! Bardziej się napędził i prawie przedził Bottasa. Teraz myślę, że się wciśnie. Tak, dobrze mówiłem. Wciśnie się i pięknie tutaj troszeczkę wywiózł Bottasa. Wspaniale jedzie Fiat w tym wyścigu jak na razie. Daniel Ricciardo, moi drodzy, przed nami już. Będziemy za chwilę go wyprzedzać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Przynajmniej się zbliża na razie Kwiat do niego i na to się zapowiada. Daniel Ricciardo, który no... Mówiłem, że trzy wyścigi pierwsze sezonu 2016, czwarte miejsce. Ale jednak ostatni wyścig, nie czwarte miejsce, tylko koniec pierwszej dziesiątki. Środek stawki i no... Skopany wyścig. Czemu? Przez tego pana, którym teraz jedziemy. Danielem Kwiatem. Ostatnie parę wyścigów Kwiatem trudnych, znaczy w sumie dwa ostatnie wyścigi. W Chinach sporo kontrowersji tym manewrem, bardzo agresywnym. Ale ostatnio w Rosji, co zrobił Kwiat na starcie, to po prostu przeszło ludzkie pojęcie. Tak naprawdę zastanawiamy się, czy to był pech, czy ja nie wiem, co tam się wydarzyło, ale... O ile pierwszy manewr Kwiata jeszcze na tym dohamowaniu, do drugim zakręcie, to jeszcze okej, zablokował koła. Ale ten manewr w trzecim zakręcie, ja kompletnie go nie rozumiem. Co zrobił Kwiat, wjeżdżając perfidnie Vettela? No ja po prostu nie potrafię tego sobie wyobrazić. Czemu on to zrobił? Dwa razy uderzył Vettela i on opadł z wyścigu przecież przez to Vettel i się tak wściekł, przecież było słychać to przez radio. Słuchajcie, no... To muszę wam powiedzieć, że dawno takiego Vettela wkurzonego nie słyszałem, ale nie dziwię mu się. Kwiat po żonie narozrabiał. Dziwię się tym bardziej, bo to był jego domowy wyścig. Sam wyścig w Rosji był całkiem na początku emocjonujący, potem w środku wyścigu Hamilton zaczął się zbliżać do Rosberga, natomiast niestety doszło do kolejnej awarii w jego bolidzie, no i nie mógł nic zrobić, tak, i się zaczął znów oddalać, no i wygrał w ten sposób Rosberg, tak. Raikkonen był na podium, więc fajnie, żeśmy wywróżyli, chociaż oczywiście nie taką kolejność jak miała być, ale też było fajnie, tak, po samym wyścigu. To się ścigaliśmy w F1 2015-16 już chcę. No, w każdym razie, co zrobił Kwiat, to przeszło ludzkie pojęcie i wkurzyli się, bo nie dość, że zepsuł wyścig sobie, bo odpadł. Potem się wycofał. Nie dość, że zepsuł wyścig Kwiatowi, to jeszcze Vettelowi drugi raz praktycznie z rzędu. I tłumaczą się, że to nie jest ten powód, że to nie z tego powodu.
ale Kwiat został oddelegowany do Toro Rosso, a w jego miejsce wszedł Max Verstappen, a więc szczerze wam powiem tak. To, co mówiłem w poprzednim odcinku, czyli że Helmut Marko zasugerował to, to teraz właśnie widać to, że to zasugerował, tak? Można się było tego spodziewać, że Kwiat odleci, a w jego miejsce przyjdzie Verstappen. Ale nie spodziewałem się, że to będzie już teraz, szczerze wam powiem. Nie wiem, czy zrobiłbym tak samo. Mówią, że to nie jest powód do tych dwóch ostatnich wyścigów. Nie wydaje mi się, by to była prawda. Faktycznie w Chinach był wysoko Kwiat na podium, ale ostatni wyścig skopany totalnie, nie? Więc nie wiem. Nie wiem, dlaczego oddelegowali Kwiata. Myślę, że się nim wkurzyli i chcieli dać Verstappenowi szansę. Oni się też tłumaczą tak, że mają kontrakty podpisane z zawodnikami wszystkimi i w każdej chwili mogą w ogóle kolejność zamienić. Czyli w sumie, tak w sumie można by racjonalnie myśląc zamienić na przykład Ricardo jeszcze z Sainz, zanim byłyby fajny duet, nie? Czyli byś po prostu zamienił się teamami. Też tak w sumie można zrobić, skoro tak mówią, że można sobie normalnie zamieniać zawodników, bo mają cztery kontrakty w tym zespole, więc... Ciekawe, na pewno to jest informacja sensacyjna, jakoś mi się dowiedziałem, nie mogę w to uwierzyć, ale potwierdzona informacja. Kwiat, Toro Rosso, a Verstappen w Red Bullu. Już od Grand Prix Hiszpanii, a więc no niesamowite. Jestem ciekawy, jak sobie poradzi w ogóle Verstappen. Jaka będzie różnica w prowadzeniu się. To jest też oczywiście inny silnik. No ciekawy jestem. Czy fotel mu przymierzą dobrze i tak dalej. Czy mu zrobią wszystko? No zobaczymy. Życzę mu powodzenia, decyzja była do mogliśmy się jej spodziewać, ale nie sądziłem, że już. Myślałem, że tak mniej więcej w połowie sezonu. A my tymczasem dogoniliśmy Ricardo i będzie wyprzedzanie. Bardzo ładne, zamknięty, bez żadnego w ogóle problemu. I przed nami już jest Nico Rosberg. Yellow flag on the track. Kto odpadł? Ktoś odpadł? Vettel! Wow! Sebastian Vettel obrócił się! Coś niesamowitego! Raikkonen, czyli była kolizja dwóch kierowców Ferrari. Wow. Tego się nie spodziewałem. Coś niesamowitego. Box in the slab oczywiście. Wow. No i proszę państwa, wyjeżdżamy na chyba na trzecim czy na drugim miejscu. Wow, nie na drugim, ale na trzecim miejscu przed Ricardo, a więc przed nami chyba tylko dwa kierowcy Mercedesa. Niesamowite, mamy sporo... Oj, zarzuciło nas. Sporo szczęścia mamy przez ten wypadek kierowców Ferrari, coś niesamowitego. Znaczy szkoda, bo myślałem, że będzie walka, ale jednak nie, jednak wygląda na to, że Vettel ma... Fatalny ten wyścig się na nim zapowiadał i chyba jest z tyłu w ogóle. No moi drodzy, parę okrążeń minęło, nic się nie działo tak naprawdę, cały czas jechaliśmy z Rosbergiem w tym samym tempie. Różnica była między 1,5 sekundy i tak raz było 1,7, 1,3 i tak cały czas w kółko. Dosłownie tak samo jeździmy, takie same tempo mieliśmy. Ale teraz już jest chyba koniec opony samochodnika Rosberga, troszeczkę się do niego zbliżyliśmy, chociaż Daniu Kwiat szaleje, ponieważ wyjeżdża nasz wir, wyjeżdża poza tor i napędza się. Chce jak najszybciej dogonić właśnie Nico, bo już tyle okrążeń się za nim męczy, za chwilę też on pit stop zresztą. To też nie jest tak dobre jechać cały czas za zawodnikiem, bo w ten sposób niszczą się opony. Silnik jest coraz bardziej ciepły. No i widzicie, czym to skutkuje? Problemami. Nie wiem, czy uda się już uczyć systemu DRS. Może być jednak ciężko, może to jednak być niemożliwe. Oj, za szeroko, Daniu, za szeroko. A przy tym jest jakiś kierowca zespołu Force India. Oj, nie, absolutnie, nie ma szans nawet się napędzić. Nawet nie zdąży z DRS-em dogonić kierowcę zespołu Mercedesa. Ale ma DRS, ma jednak DRS. Chociaż różnica jest większa niż sekundę. I znowu będziemy bardzo blisko. No, na pewno Rosberg jest trochę poddenerwowany. Blokował przed chwilą opony. Jak taki zawodnik, który dopiero trzeci sezon ściga się w Formule 1, jest szybszy od zawodnika, który ściga się już o wiele dłużej przecież. Od Nico Rosberga. Jak to jest w ogóle możliwe? Przed nami jeszcze jest Ericsson. A więc on też może namieszać, ale może chyba ułatwi znowu Rosbergowi zadanie. On znów będzie mógł użyć DRS-u.
Wow, bardzo blisko jest, ale nie, nie ma szans blisko. Chociaż, czy ja wiem? To jest ostatnie okrążenie przed pitstopem. Jest wzbogacona mieszanka. Czy to jest możliwe? Wyprzedzi, czy nie wyprzedzi? Proszę Państwa, zbliża się. Wow, zahamował mocno. To jest sekret, jestem szybszy. Jest, wyprzedził Daniil Kwiat Nico Rosberga i teraz przed nim jest tylko Lewis Hamilton. Chociaż nie, przed nim jest pitstop. No prędzej. 3 sekundy tylko straty ma rosyjski kierowca do Brytyjczyka. Ależ tam Rosberg z tyłu szarżuje. On chyba jest w szoku. Jak to jest możliwe? Ma silnik Mercedesa. Miał DRS, ale jednak wyprzedził go kierowca Red Bulla i jednak będzie próbował atak jeszcze. Zostawił mu miejsce Kwiat. Ładnie zostawił miejsce. Ciekawe. Ale niestety zamknął go. Nie udało się i teraz znów będzie DRS. Czy obroni się Kwiatek? Czy się obroni? No, obroni się chyba, bo jednak Rosberg jest dosyć daleko. Zamknął go pięknie. No i to jest trzeci sektor, bardzo techniczny. No jednak nie, jednak Rosberg stracił swoje drugie miejsce. Coś niesamowitego, ale teraz jest pit stop. Czy któryś z nich zjedzie? Któryś z nich, oczywiście mowa o kierowcach Mercedesa, zobaczymy za chwilkę. Jest duża przed nami kolejeczka, zjeżdżam. Teraz zjeżdża chyba Hamilton, czyli Rosberg zostaje na torze. Czyli ja podetnę w sumie dalej Rosberga. Wow, tam była prawie chyba kolizja. Hamilton bardzo wolno, tam była chyba prawie kolizja z Ricardo, bo tam szybko coś się wyprzedził. Ależ wolno jedzie Hamilton. Oj, chyba zimne opony. Połowa wyścigu nawet nie ma jeszcze. Jakie on ma opony? Czy ma twarde? On ma miękkie opony, więc jeszcze jeden pit stop na pewno przed nim. Ma taką samą strategię jak ja prawdopodobnie. Blokuje Ricardo zdecydowanie stawkę. Bardzo blisko teraz był tylnego dyfuzora. Nie ma przedniego dyfuzora. Dyfuzora Boldi Hamiltona. Ale jednak odjedzie jednak. Więc będzie drugi. Wyprzedził teraz Nico Rosberga Kwiatek. The fastest lap in the race. Must reach by Lewis Hamilton. Has been reached by Lewis Hamilton. Wow. Baton z przodu może tutaj przeszkodzić. Może to jest woda na młyn. Coś niesamowitego. Ależ zblokował. No, jestem bardzo ciekawy, jak Verstappen kiedyś tak wyprzedzał w Monako. To prawda nie Hamiltona, ale to było bodajże Grożana. Nie, Grożana tak nie wyprzedził. Grożana się przecież wjechał koło kogoś innego, już nie pamiętam kogo. W każdym razie wracamy do walki na torze Katalonia. No i teraz będzie się napędzał, ale zobaczcie jak Hamilton jest szybki, to jest naprawdę szybkie auto jednak. Wydaje mi się, że Mercedes Rosberga był wolniejszy. Będzie atak czy nie będzie? Nie. Jednak odpuszcza sobie, ale patrzcie jak blokuje koła Lewis Hamilton. Coś fantastycznego. Jak on jedzie. No, puszcza Alonso. Tutaj było bardzo blisko. Ale chyba jednak się nie uda. Przejść Hamiltona. Nie, nie ma szans. Nie za daleko. Tutaj musi się chyba pokusić Kwiat o jakiś agresywny manewr. W sumie to nie jest u niego takie trudne. Roberto Merri! Ajajaj! Chciałem właśnie powiedzieć, czy to będzie woda na młyn dla Kwiata. Nie, jednak to nie będzie woda na młyn dla Kwiata. Ależ tutaj kontakt! No i musi być wzbogacona mieszanka. To jest właśnie ten moment, kiedy masz tą wzbogaconą mieszankę na zapas. Ależ tutaj, no bym powiedział, nawet strollował trochę Daniela Kwiata, ale na szczęście straty nie są tak potworne. To jest 6 sekund do Hamiltona i 3 sekundy do Rosberga. Ajajaj! I dogonaliśmy Nico Rosberga. Już muszę wam powiedzieć, że jadąc i za Hamiltonem, i za Rosbergiem stwierdzam, że jadą naprawdę bardzo podobnym tempem. Chociaż na ostatnich kółkach Nico Rosberg jest szybszy od Hamiltona. To widać zdecydowanie. Już tam jest Hamilton. A pamiętałem, przedtem były chyba 3 sekundy, także to jest duża różnica. 2 sekundy odrobił Nico Rosberg. Chociaż w sumie odrobił w poprzednim wyścigu 40 sekund bodajże, bo to była ogromna strata wtedy. Ale odrobił Nico Rosberg do Hamiltona. To są te same bolidy, te same silniki, wszystko to samo. Blokuje Rosberg opony, jednak się denerwuje chyba znowu. Odrabiam te straty, oczywiście pomogła mi trochę wzbogacona mieszanka, ale mam tego paliwa, mogę go użyć. I tak go mam za dużo, więc samochód przez to jest cięższy, więc teoretycznie jest wolniejszy, więc i tak mam gorzej. No i zobaczymy teraz.
Ostatnia szykana. 14-15 bodajże. Bardzo blisko, bardzo blisko. Daniel. No i teraz. Będzie DRS, będzie na pewno DRS. Bogacona mieszanka, trochę za późno włączona, ale chyba zdąży. Chyba zdąży, Kwiat! Zdąży czy nie? Zdążył i zamknął. Pięknie pojechał teraz. Wspaniały manewr wyprzedzania i powraca na drugie miejsce Rosjanin. I teraz, czy dogoni Brytyjczyka? Zbliża się, zbliża, ale nie może się zbliżyć do końca jednak. Ale zblokował teraz przednie koła. No i zobaczymy. Trzeci zakręt, bardzo trudny. Tu gdzie Hamilton... Boże, Alonso miał wypadek w 2015 roku. Wow, wolno! Hamilton przesadził tam jednak. Wciska się od wewnętrznej. Daniel Kwiat. Już do maksa wcisnął pedał. Jest, jest chyba. Nie, jednak się broni Hamilton. Ależ koło w koło jazda, proszę Państwa. Wywiózł jednak. Hamilton się popisał tutaj klasą, doświadczeniem. Nie udało się wyprzedzić Hamiltona. O, piękny manewr teraz był na tym ograniczeniu pit stop, więc tutaj fajnie byłoby go wyprzedzić. Chyba, że się uda w alei serwisowej. Też jest taka opcja. No, trudny zakręt, którego nie lubię. Po raz kolejny to mówię. DRS, no ale nie, nie ma szans wyprzedzić. By musiał przecież być o wiele bliżej. Ale była dobra okazja, była dobra okazja. Powiem wam, że Rosberg idzie szybciej ode mnie od Hamiltona. Ależ tutaj jednak bardzo wolny jest Lewis, bardzo wolny jest. No! Blokuje, blokuje te koła, blokuje te koła. On chyba zjedzie do alei serwisowej, tak mi się wydaje. Mamy tą samą strategię. Ależ wyprzedził! Coś niesamowitego! Wow, to był manewr, słuchajcie! Ależ jaja, niesamowite wyprzedził w ostatnim momencie Daniel Kwiat Hamiltona. Wow, tego to bym się nie spodziewał. I teraz kto będzie pierwszy, Hamilton czy Rosberg? Aj, Hamilton, Hamilton czy Kwiat, Hamilton. Tyle, taki piękny manewr stracony, ależ mechanicy się nie popisali. Byłoby bardzo blisko, gdyby wjechali razem, ale chyba wolniejszy jednak był Kwiat. Verstappen, Sainz, Perez, tu będzie ciasno, tu będzie znowu ciasno, tu będzie znowu dużo walki. Tu będzie znowu dużo przeszkadzania. Czy poradzą sobie z tym dawaj zawodnicy? Ależ wolno Hamilton wjechał! No tego to powiem wam szczerze, albo mnie puścił, albo coś, bo bez walki, ale oddał! Oddał, czyli Daniel Kwiat będzie liderem tego wyścigu prawdopodobnie, chyba że Rosberg popisze się niesamowitym tempem i wyprzedzi nas obu razem wziętych. To by było też niesamowite, pamiętajcie, Rosberg ma szybsze opony teraz, mamy obaj z Hamiltonem twarde, a więc no to niestety niedobrze. To jest około sekunda na kółku, dwie sekundy, nawet wolniej. A więc no może być problem, zobaczymy, przed nami jeszcze są dublowani. Oj, zaczynam się bać, oto moją pierwszą pozycję. Czy Rosberg nas tutaj nie wydyma? Widzicie, no nie jestem w stanie trochę nic zrobić. Odpuścił, odpuścił, przyblokował Hamiltona, więc Hamilton ma problem. On chyba może stracić na rzecz Rosberga. Sainz puścił, czy puści Verstappen? On będzie chyba na prostym, więc będzie miał dobrą sytuację. Ale przyblokowany Hamilton zdecydowanie zjeżdża dalej serwisowej, ależ mnie zarzuciło na tym wyjściu. Rosberg w alei serwisowej, czy wyprzedzi go Daniel Kwiat, czy wyprzedzi go Hamilton, czy tym bardziej. Tam już jest Hamilton, nie! Rosberg liderem wyścigu, ależ nas oszukał razem wziętych. Coś niesamowitego, ależ totalna sytuacja. Chociaż może też znowu nas nie puścić. No zobaczcie, jak jedzie Rosberg. Bardzo wolno. Ależ niesamowite. Jakie on ma opony? Ma chyba też twarde. Tak, on ma też twarde. Hamilton! Hamilton bardzo blisko. Wciska mi się Hamilton. O, proszę Państwa. Wspaniała walka. Pod koniec wyścigu znowu. Bardzo blisko, bardzo blisko. Już na wyjściu chciał wyprzedzać i wyprzedzi. Wyprzedzi Kwiat, wyprzedzi Hamiltona. Ależ walka, powiem wam, że kolejny wyścig z komentowaniem niesamowitym. Jednak będzie się odgrywał, będzie się odgrywał. Rosberg daleko, sekunda różnicy. Ale Hamilton już jest koło w koło. Bez blokowania kół w ogóle niesamowite, jak ja to zrobiłem, bez blokowania kół. Ależ tam normalnie walka, niesamowita walka. No, powiem wam, że nie spodziewałem się takiej końcówki. Napędził się na tym ostatnim wyjściu. Daniel Kwiat, no i teraz, czy wyprzedzi Rosberga? Musi to szybko zrobić, bo inaczej Hamilton to zaraz dogoni. Oj, pomylił się z DRS-em, z tymi przyciskami, jest ich dużo na klawiaturze. Klawiaturze, na kierownicy. Proszę Państwa, nie, nie ma szans nawet.
Ale teraz blokuje koła Rosberg. To jest ten zakręt trudny, gdzie zawsze mają zawodnicy problemy. Czy wciśnie mu się pięknie on wewnętrznej? Nie, po co zmienił bieg na szóstkę? Ach, ale jest teraz za wolny! Wyprzedzi Kwiata, przepraszam, Rosberga, ależ jednak mu się odgrywa. Koło w koło, nie będzie koło w koło, więc Kwiat liderem wyścigu. Wow, coś nieprawdopodobnego. Hamilton wyprzedził Nico Rosberga tymczasem. Oj, a więc Rosberg stracił dwie pozycje w przeciągu tego kółka, no. Chyba to się na prostej stałe się skupiłem, szczerze powiedziawszy, na tym, co się dzieje z przodu, czyli na niczym, tak naprawdę na drodze po prostu. Ale tam się dzieje też walka. Hamilton przyspieszył. Czy będzie się szykował do ataku? Błędy popełnia Kwiat. Błędy Kwiat popełnia. Hamilton jest bardzo szybko. Bardzo szybko. Za mną już. Będzie miał DRS. Będzie szybszy. Oj, trzeba będzie się bronić. Kwiat nawet nie miał nic do powiedzenia. Tam jeszcze Rosberg próbował. Ależ będzie walka do końca wyścigu o pierwsze trzy pozycje, bliziutko Hamiltona jest Kwiat, ale jednak będzie tutaj szybszy. Będzie szybszy, brawo! I Rosberg jeszcze może to wykorzystać. Nie, oj, ściąłem, przepraszam. Ale się patrzyłem, co się dzieje z tyłu, ale nie wyprzedzą mnie obaj teraz, wow. Się dzieje, proszę państwa, się dzieje. Ło, proszę państwa, Raikkonen jak się odpalił, jest trzeci. Ależ się nam odpalił Kimi Raikkonen, no powiem szczerze, że się nie spodziewałem. On miał tą kolizję z Vettelem przecież na początku. W ogóle zobaczymy, czy mi się uda fajnie montaż zrobić w tym odcinku. Nie powiem, co to jest, bo nie wiem, czy to wyjdzie. W każdym razie, jeżeli to wyszło, no to wiecie, o co chodzi. Co prawda nie jest to oczywiście idealnie z rzeczywistością, ale prawie. Rosberg jak się odpalił pod koniec. Ja nie wiem, czy przypadkiem nie miał jakiejś kolizji Rosberg, bo w sumie, powiem wam szczerze, że to jest niemożliwe, że Raikkonen tyle odrobił, czyli Rosberg musiał być w alei serwisowej, to jest aż nieprawdopodobne. Powiem wam szczerze, że to jest możliwe, by miał kolizję, ponieważ tam była taka walka, cały czas się tasowali, całe okrążenie, cały czas dosłownie, więc... No nie wiem, może tam naprawdę był jakiś kontakt, bo teraz Rosberg jedzie chyba na oponach miękkich, znaczy przepraszam, tych pośrednich, bo ma czasy sekundę lepsze od mojego najlepszego, nie? Czyli w tym momencie prawie półtorej sekundy od tego czasu, co mam teraz osiągane. A to opony są już w coraz gorszym stanie, więc no nie wiem. No nawet pojechał szybciej, jeszcze szybciej, no pojechał, słuchajcie, 3 sekundy prawie szybciej na pułku. Wow! No i moi drodzy, zaczynamy ostatnie ogrożenie tego wyścigu. Liderami dalej jesteśmy. Rosberg powrócił na swoje trzecie miejsce, więc tam faktycznie musiał być jakiś kontakt pomiędzy chyba Hamiltonem. Ale powrócił już Rosberg na swoje trzecie miejsce, więc będzie prawdopodobnie na podium. Hamilton jest dużo, dużo z przodu, ale traci ponad 7 sekund do Kwiata. Polubiłem te wyścigi 100%, muszę wam powiedzieć. Naprawdę fajnie mi się jeździ, superowo. Fajnie, że mamy szansę w tym wyścigu na zwycięstwo. Dawno tak nie było, powiem wam. Naprawdę jeździ się super i z tego przede wszystkim trzeba czerpać radość, z takiej właśnie jazdy. 7,5 sekundy traci Hamilton. Vettel w tym wyścigu na szczęście uciekł przed Kwiatem, ale nie uciekł przed Raikkonenem, który go staranował i zepsuł mu wyścig prawdopodobnie, bo to chyba z nim miał kontakt. W każdym razie na pewno sobie panowie Ferrari porozmawiają a propos tego incydentu. A my zaczynamy za chwilę trzeci sektor, już ostatni na torze Katalonia w miejscowości Montmeló pod Barceloną. Bardzo trudny technicznie sektor. Mieliśmy być na 8 pozycji w tym wyścigu, jesteśmy na pierwszej. Prawdopodobnie 7 sekund, 1 dziesiąta, trochę przyspieszył Hamilton, ale w sumie już mu to nic nie da, ponieważ za daleko jest Kwiat. Ostatnie parę zakrętów przed nami, tam z przodu jeszcze duży zator, jeszcze masa przed nami jest. Więc dublujemy 7 zawodników, 6 zawodników pozostało niezdublowanych. Proszę państwa, koniec! Flaga w biało-czarną szachownicę, zwycięża Daniel Kwiat! A więc... Naprawił swoje morale Daniel Kwiat. Po dwóch fatalnych wyścigach brakuje mi z drugiej strony też animacji, takie jak na przykład w realnej formule w telewizji, tych wszystkich, wiecie, kilometry i tak dalej, przejechany czas i tak dalej, byłoby to spoko. A więc Kwiat odkupił swoje grzechy, no ale niestety Kwiat, już jest za późno dla ciebie. Nie będziesz w tym kombinezonie już w Hiszpanii, będziesz w kombinezonie zespołu Toro Rosso, a może na twoim miejscu stałby w tym momencie Max Verstappen? Pytanie pozostawmy bez odpowiedzi.
Tymczasem widzimy, że Kwiat raczej sam się bawi, a my kierowcy raczej też ze sobą. Ale zdjęcie sobie chyba zrobią panowie, tak, zrobią sobie panowie zdjęcie. Tak, Rosberg traci 25 sekund, więc całkiem sporo. Super, naprawdę fenomenalnie, a Vettel jest siódmy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za ten odcinek i mam nadzieję, że wam się on podobał. Jeżeli tak było, to wiecie co macie robić. Dajcie łapkę w górę, skomentujcie film, subskrybujcie kanał oraz zaglądajcie na mojego Facebooka i na moją stronę polskifanf1.zgoda.pl. Dziękuję wam jeszcze raz i w przyszłym odcinku ruszamy na najbardziej hardkorowe Grand Prix, 78 okrążeń, Grand Prix Monaco. Trzymajcie się, cześć!